No to była zacięty pojedynek w pierwszej połowie. Sprawę nam skomplikowało troszkę złapanie pięciu fauli. Musieliśmy się wycofać, nie mogliśmy presować. Myślę, że w drugiej połowie graliśmy cierpliwie i zostało to wynagrodzone tym, że strzeliliśmy tyle bramek. Graliśmy cierpliwie, stwarzaliśmy sytuację. Dreman praktycznie w drugiej połowie nie stwarzał nam sytuacji. Myślę, że zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. To bardzo, bardzo ciężki mecz, ale spodziewaliśmy się tego już wiedząc, jak wyglądał mecz w pierwszej rundzie i to, jak ofensywną jest drużyna z Opola. Gdzieś przy 2-0 chyba za bardzo się uspokoiliśmy i pozwoliliśmy Dremanowi na za dużo i to się mogło dla nas jeszcze gorzej skończyć do przerwy, bo 2-2 to umówmy się był dla nas dobry wynik po tym, co się stało przy tej stracie dwóch bramek przez nas. Ale na szczęście udało się wyciągnąć ten wynik i na pewno 6-2 to nie jest wynik, który odzwierciedla to, co się działo na parkiecie, ale cieszymy się, że 3 punkty jadą do Gliwic. Mecz, pierwsza połowa, szkoda tej czerwonej kartki, wpłynęła dosyć mocno na drużynę, a ponieważ dzisiaj dwie kontuzje, do tego czerwona kartka, więc musieliśmy grać praktycznie w 7 zawodników, później 6, więc na pewno dużo zostawiliśmy sił, grając tak klasowym zespołem jak Piast, trzeba się nabiegać. No zdecydowały detale, tak, no, ponieważ tak naprawdę ta bramka na 3-2 dosyć pechowa, aczkolwiek nie lubię tego słowa używać, ponieważ no, tą sytuację oni sobie sami stworzyli. Ale gdyby nie ta sytuacja, kto wie, jakby ten mecz się potoczył. Natomiast kto zobaczy sam suchy wynik, to nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Dzisiaj graliśmy jak równy z równym i ten wynik jest niby za wysoki. No, wynika on przede wszystkim z tego, że już się później otworzyliśmy, zaryzykowaliśmy, no nie szła nam ta gra w przewadze, dlatego straciliśmy dwie bramki, ale pomimo tego, że ten mecz przegraliśmy, to naprawdę brawa dla moich chłopaków za dzisiejszą walkę, pokazali charakter i wierzę w nich i wierzę, że jakbyśmy zagrali za 3 dni taki sam mecz, to my byśmy wygrali w dniu dzisiejszym, aczkolwiek w dniu dzisiejszym, w tym następnym meczu, natomiast w dniu dzisiejszym gratulacje dla Piasta, bo zasłużyli w końcowych fazach tego meczu na tą wygraną. Nam zabrakło już po prostu sił. Gratuluję zwycięstwa Piastowi. Bardzo mocno kibicuję rekordowi Biesko-Biała. Dziękuję.